Ale pytanie w śniadaniówce. Kurzajewski miał nietęgą minę, Cichopek delikatnie się uśmiechnęła. W programach śniadaniowych nie brakuje tematów do rozmów. Choć niektóre z nich mogą zaskakiwać. Tak też było i tym razem. Podczas poniedziałkowego wydania Pytania na śniadanie można było wysłuchać dość nietypowej rozmowy. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie mieli łatwego zadania. Jak sobie poradzili? Ich miny wiele mówią. W większości domów psy i koty traktowane są jak pełnoprawni członkowie rodzin. Wielu z nas traktuje swoich pupili nawet jak własne dzieci i pewnie stąd zrodził się pomysł na rozmowę w najnowszym Pytaniu na śniadanie. Okazuje się, że i na nasze zwierzaki w domu czeka wiele niebezpieczeństw. Ale żeby alkohol? Podczas poniedziałkowego wydania para prowadzących Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poruszyli dość nietypowy temat. Razem z zaproszonymi gośćmi rozmawiali o tym, jak alkohol wpływa na psi i koci organizm. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Alkohol działa bardzo toksycznie. W małych dawkach powoduje pobudzenie. Natomiast w większych dawkach niestety doprowadza do zaburzeń oddychania, do zaburzeń pracy wątroby, nerek, do otępienia, do zaburzeń chodu, zaburzenia przewodu, wymioty, biegunka. Trzeba powiedzieć wprost, że alkohol jest bardzo szkodliwy. Po pierwsze ze względu na to, że szybko się wchłania. Przy pustym przewodzie pokarmowym objawy mogą pojawić się w przeciągu 15 minut, mówiła w programie jedna z ekspertek obecnych na kanapach w Pytaniu na śniadanie. Reakcje Cichopek i Kurzajewskiego. Kasia razem z Maciejem ze spokojem wysłuchali wypowiedzi ekspertek. Na koniec stanowczo zareagowali. Ta rozmowa była ku przestrodze. Byśmy naprawdę pilnowali nasze zwierzęta, bo przecież kochamy je jak członków rodziny, zaczęła Kasia, a Maciej dodał. To, co najlepszego możemy im dać, to nasza uwaga i czas, który im poświecimy, za każdym razem zda egzamin, podsumował, nieco podniośle Kurzajewski.